Dzień dobry, piosenkę dzisiaj wykonaliśmy specjalnie od Adama dla ekipy PCDN z Wilanowa. Jeszcze raz pozdrawiamy go. Państwa, z tej strony Adam Stanisław Czeczetkowicz z Polskiego Centrum Dialogu Narodowego oraz Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku. Nagranie realizuję przy pomocy chińskiego sprzętu Realme. Zwykły taki aparat telefoniczny, niestety trwa zbiórka cały czas na lepszy sprzęt po zepsuciu się tej kamery Canon HD. Która miała już swoje lata, ale dobrze działała. Poza tym chciałbym jednocześnie zwrócić się o prośbę do naszych fanów, naszych współpracowników, polskich narodowców, którzy mają coś wspólnego z kamerami. Może macie jakiś sprzęt, którego już nie używacie i możecie nam go oddać, po prostu oddać jako darowiznę. Może możecie coś oddać lepszego niż coś, na co zbieramy, nie? Tak też może być, jestem tego świadomy i mówię do was, moi kochani youtuberzy, CDA, gdziekolwiek będziecie to oglądać, to po prostu narodowcy. Ludzie dobrej woli. O, to jest chyba najlepsze określenie. Jeżeli macie kamery, których już nie używacie, ewentualnie jakiś sprzęt, audio, wideo, bardzo proszę osobiście w imieniu całego Polskiego Centrum Dialogu Narodowego, Komitetu Obywatelskiego Podlasie XXI wieku oraz w ogóle jako człowiek, który na internecie coś zamieszcza. Jeżeli macie coś takiego, to bardzo chętnie przyjmiemy. Poza tym chcemy być w internecie, bo internet to jest okno na świat. Okno, które po prostu jest nam zamykane. Ostatnio Facebook zamknął mi kolejny, słuchajcie, mój profil Adam Czeczetkowicz za komentarz. No i na miesiąc mam bana. To żebyście wiedzieli, dlaczego się nic nie dzieje na Facebooku. Niby mamy dostęp do internetu, ale no jak mówimy coś, to od razu nas blokują. No ja uważam, że wolność słowa to jest podstawa
podstawa i internet musi być takim miejscem, gdzie mówi się swoje zdanie i ma się do tego prawo. Prawo, jeszcze raz prawo. Więc słuchajcie, no zobaczymy. Dziś zakupiłem kartę dla pamięci do aparatu. Zobaczymy, czy ona sobie poradzi, ile będzie radziła. No jeszcze załóżmy dokupię powerbank. Pamiętam kiedyś powerbank dostałem z Telewizji Narodowej od Eugeniusza Sendeckiego. Niestety jego współpracownicy, tu mówię o Damianie Bieńko, no przytulili to do siebie i już zaginęło. No niestety, słuchajcie, Polska to jest taki kraj biedaków, że zawsze trzeba tego sprzętu pilnować jak oka. Ja pamiętam, że zawsze tak było. Zawsze byli chętni amatorzy na cudze. To jest przerażające. Pamiętam, jako muzyk grałem na różnych koncertach. No i chwila nieuwagi, nie patrzy się, jakiś kabelek zawsze zostaje, albo zasilacz ukradziony, mikrofon. Bardzo dużo rzeczy ginie, śrubki, no wszystko co się da ukraść, to jest kradzione przez naszych przyjaciół, znajomych. Często się później okazało, że oni nie wiedzieli, że to jest mój, ale sobie wzięli, tak? No bieda jest biedna, nie? Bieda nie jest dobra, więc sprzętu trzeba po prostu pilnować i jeszcze spilnować. A jeżeli chodzi o pożyczanie, no to zero pożyczania. Ja pamiętam, jak pożyczałem kasety, kiedyś były takie kasety magnetofonowe, pożyczało się, przegrywało, no to tych kaset jeszcze nie było internetu, a masz, pożyczam tobie przesłuchać, już płyty CD czy tam inne rzeczy, no to też ginęły po prostu. Polska stoi złodziejem i to jest bardzo, bardzo przykre. Dobry zwyczaj, nie pożyczaj. Więc ja apeluję, żebyście mi nic tu nie pożyczali, tylko po prostu darowali. Jeżeli już będziecie chcieli dać jakiś dar narodowy, no to bardzo chętnie przyjmiemy. I to jest myślę, najlepsze. Cały czas zbiórka będzie zbierana, bo też mamy znajomych różnych operatorów profesjonalnych kamer. Chcielibyśmy zrobić takie, prawda, spotkanie, burzę mózgów. Myślę, że mogliby wesprzeć swoją wiedzą techniczną, bo jako narodowcy powinniśmy mieć, polscy narodowcy powinniśmy mieć bardzo dobry sprzęt, a niestety jego nie mamy, jak to widzicie. No i cóż, jak mało pieniędzy nazbieramy, to kupimy jakąś chińszczyznę, bo tylko na chińszczyznę, a wolelibyśmy kupić japońszczyznę niż chińszczyznę, tak? Coś najlepszego, im lepiej, im lepsze, tym lepszy będzie przekaz. Może ludziom oczy się otworzy jakoś,
ale to trzeba otwierać oczy w sposób profesjonalny. Tak uważam. Na luzie, bez stresu. Bez stresu, słuchajcie. Na pewno nie chcemy zarządzać strachem, jak to robi obecna ekipa rządząca w Polsce. To jest zarządzanie strachem, zarządzanie paniką, zarządzanie terrorem. Rzeczy nazywać należy po imieniu, ale nikogo nie straszyć, prawda? Jakimiś głupotami po prostu. Obecna władza wciska nam głupoty, bzdury. Nie dajmy się im omamiać. No, to sytuacja z tak zwanym pseudopandemią pokazała, do czego jest zdolna władza, i to władze na całym świecie, do totalnych bzdur. Do niewchodzenia do lasu, do noszenia jakiejś ściereczki na twarzy na polu uprawnym, gdzie nikogo nie ma. No po prostu wciskają nam takie bzdury celem okradania nas. To są złodzieje, złodzieje. I musimy być tego świadomi, że to są zwykli złodzieje. Czy Platforma, czy PiS, ten cały Sejm obecny, to są wszystko złodzieje. Ich należy wymienić. W najbliższych wyborach należy ich wymienić. No i do tego trzeba, co trzeba? No, dotrzeć do was, ludzie. Ale ciężko dotrzeć do zakutych łbów. Bo większość z was ma zakute łby. Taka jest prawda. Oczywiście wy, którzy mnie oglądacie, nie macie tych zakutych łbów, bo mnie oglądacie, doszliście do tego, ale no nie wszyscy mają taką możliwość. No też nie chcę wszystkich tam do jednego worka wrzucać z napisem idioci. Po prostu jesteśmy źle zorganizowanym narodem. Nie potrafimy się po prostu podnieść. Podnieść, zorganizować i oddzielić tak zwane ziarna od plew. Teraz plewy nami rządzą, nie? A ziarna trzeba, no... Ziarna należy wyszlifować, stworzyć, zorganizować. Prawda? Nie możemy być byle jacy. A byle jakość... Na byle jakości zawsze korzystają nasi wrogowie. Oni będą lepiej przygotowani, będą mieli lepszy sprzęt, będą mieli naprawdę dużo rzeczy, ale spokojnie, da się wszystko odkręcić. Da się. I tego się trzymajmy. Myślę, że na razie takie nagranie powinno wystarczać. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Niech żyje Polska. Sława Wielkiej Polsce. Pozdrawiam wszystkich ludzi dobrej woli. Przypominam o... słuchajcie... tej zbiórce na sprzęt audio-wideo. Kamery. Jeżeli macie kamery jakieś starsze, ale wcale nie gorsze, możecie zaproponować nam i chętnie je przyjmiemy. Zresztą kamer jest nam potrzeba jak najwięcej, ponieważ im więcej nas będzie, im więcej nas będzie kręciło, a może zrobimy kursy dla młodych operatorów, młodych dziennikarzy narodowych. No, słuchajcie, tylko ogranicza nas wyobraźnia. No i oczywiście budżet, tak? Ale jak to mówimy, dajcie mi
pół pineski, a zrobię wam czołg. Rozumiecie? Do otwartych umysłów świat należy, a ten system musi paść. Paść. Będzie zmiażdżony przez nas. Tylko troszeczkę wiary w siebie. Przejmiemy kontrolę nad własnym państwem, nad własnym życiem. Pozdrawiam jeszcze raz. Sława Wielkiej Polsce. Z tym optymistycznym hasłem do was mówię. I do zobaczenia w następnym vlogu, blogu. Cześć. Wracaj, nie zlekaj.